Dzień dobry, dlaczego Państwo nas śledzą? Tutaj zgłoszenie jakieś byliśmy. Nie, byliście, idzie, chodzicie Państwo za nami od TVP. Ciągle chodzicie za nami. Ciągle za nami chodzicie. Niemożliwe. Dlaczego za nami Pan chodzi? Ja się, nie wiem, ja nie rozumiem. Gdzie Pan miał zgłoszenie? Bo ja to sprawdzę w komendzie. Dlaczego Pani chodzi? Co my złego zrobiliśmy, że panie za nami chodzą? Może pani powiedzieć, co ja zrobiłam złego, że pani mnie śledzi? Czy pani mnie zabezpiecza, czy o co chodzi? Proszę pani, no ja się dziwnie czuję, bo widzę, że od kilku przeszkód. Ja też, pani bo pani mnie idzie. Nagrywa i proszę mnie nie nagrywać. A dlaczego? Ale proszę pani, pytam się, dlaczego pani ze mną chodzi? Tak, jesteśmy funkcjonariuszami publicznymi, ale nie osobami publicznymi, więc prosimy, aby nie upubliczniać naszego wizerunku. Ale czemu, dlaczego pani ze mną chodzi? Bo było tutaj zgłoszenie. Powie pani na pewno? Bo ja pani tam zrobiłam zdjęcie dwie przyczynice dalej, że pani też była obok mnie. Czy pani ma zgłoszenie z TVP, że ma pani za mną chodzić? Bo zrobiłam konferencję prasową w sprawie manipulacji TVP. Czyli mogę powiedzieć na 100%, że nie chodzicie za nami państwo, tak? Nie, nie chodzimy. Chyba musisz to, Natalia, jak najbardziej, żeby jak najszybciej wyłapać, bo się teraz wycofną, wiesz. Ojej. A gdzie to zgłoszenie? Proszę Państwa, absurdalna sytuacja. Przypadkowo ciągle policja za nami chodzi, kiedy jesteśmy w Warszawie po konferencji prasowej. Ach, tak przypadkowo. Czyli co, mieliście tam zgłoszenie na poprzedniej przecznicy, ale przyszliście za nami, tak? A czemu pan okłamuje? To mój adres był. Nie prowadzę z panią czynności i nie muszę z panią rozmawiać teraz. A czemu pani chciałaby się śledzona, bo już którąś przeciwnicę widzę pani. Dobra, widzicie państwo, to jest dość opresyjne, kiedy widzimy takie coś, bo gdyby policja powiedziała teraz, dobra, chodzimy za wami, bo może wam się coś stać, albo jesteście narażeni na to, że coś się dzieje, to ja bym to rozumiał, ale nawet nie potrafią tego powiedzieć, że chodzą za nami już od kilku minut.